Witamy w kolejnym odcinku o dodatku aktywizacyjnym. Dziś wyjaśnimy, kiedy decyzja o przyznaniu tego świadczenia będzie negatywna. W jakiej sytuacji dodatek aktywizacyjny nie zostanie mi przyznany? Dodatek aktywizacyjny nie będzie Ci przysługiwał, jeżeli podejmiesz zatrudnienie w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy. Podejmiesz pracę u pracodawcy, u którego pracowałeś bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna. Podejmiesz pracę u pracodawcy zagranicznego. Przebywasz na urlopie bezpłatnym. Pamiętaj, świadczenie to nie będzie Ci również przysługiwało w okresie karencji związanej z pobieraniem zasiłku dla bezrobotnych. Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń na naszą infolinię albo zerknij na stronę internetową. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.